Hej, cześć, siema nowym wszystkim, z tej strony Xenux i witam was bardzo serdecznie w openingu skrzyni Chroma 2 Case Key. Jak się to nazywają te skrzynki, niedawno wyszły, jakieś 3-4 dni temu. Zobaczymy, co nam wypadnie. Zakupiłem sobie 5 skrzynek. Zobaczymy, pierwsza skrzynka, otwieranie pojemnika. We will see. I Obrzyn Origami. Kurde, gówno warty skin, jakieś 40 centów do 50 chyba. Zaprawiona w walkach, no właśnie, kurwa, jakiś syf. Dobra. Druga skrzynka, Chroma 2 Case. No fajnie, jakby wypadła ta koska na przykład. Przytulimy. No i... O, był Jean, kurde, to Valence. P250 Valence, chociaż ładnie wygląda to. P250. Rzadko strzelam, ale fajnie. A, zaprawiona w walkach, to chuje. I shit. No i następna trzecia skrzynka, Chroma 2, i zobaczymy, co wypadnie. I jest MP9 Armor Core. No nie powiem, taki średniowy skin. Zobaczymy, jeszcze dwie skrzynki do końca. Co nam wypadnie, zobaczymy za chwilę. Przetestowany, zaprawiony, bla bla bla. Jakieś gówno skiny, gówno warte, zobaczymy. Czwarta z pięciu skrzynek. Czwarta z pięciu skrzynek. I co tu będzie? O, tu będzie następna 250 Valence. Stan już chyba lepszy jakiś. Lekko używany, tak, jakiś fajnie, właśnie lekko używany. To sobie chyba zostawię. Ale te reszta skiny to same zaprawione. No i ostatnia, albo nawet może przedostatnia skrzynka, bo jeszcze dokupię kluczyk do Feniksa. Więc przedostatnia skrzynka, Chroma 2 Case, 4,5 euro. Jedziemy. Co to będzie? Galiareko, jest. W końcu jakiś różowy skin, chociaż też taki z wyglądu słaby, przetestowany. Kurde, wartość bym stawił gdzieś koło 6 euro w tej chwili na rynku. Galiar Echo, Armo 2 Case Collection. Okej, zobaczymy. Przetestowany. No, 6 euro jest warte taki. A więc nie jest zły. 6 euro to jakaś jedna skrzynka, coś ponad nawet. Za skrzynkę zadałem 2 euro, za kluczyk 2,20, więc... No, powiedzmy, że się jedna skrzynka wróciła z kluczykiem. No, otwórzmy jeszcze sobie Feniksa. Skrzynka pracy Feniks. Okej, tu jakbym... Wypadła na przykład Asimov, albo koska, albo taka czerwona linia. Przecież ta czerwona linia strasznie spadła na cenie, więc już bym wolał Asimova albo właśnie kosę. Zobaczymy, co to będzie. I Famas. Gorąco, Mach 10, kurwa. Famas też jest dobrze warty w miarę euro pewnie, lekko używany. A to taka gorąco hit za kilka tam euro, więc... kilka centów. Więc to by było na tyle, jeśli się wam podobało, dajcie lajka do góry. Jeśli chcecie więcej, udostępniajcie znajomym i dajcie lajka i trzymajcie się. Hejos!